Cześć, witam w weekendowym vlogu. Jedziemy właśnie do naszego nowego mieszkania, żeby spotkać się z panem gazownikiem, ponieważ trzeba podpiąć gaz pod to mieszkanie, więc takie bardzo techniczne rzeczy, ale zabieram was ze sobą. Będzie przestrzeń otwarta i tu będzie jeszcze piec. Nie wolno kotkowi siedzieć na stole. Już! Złazimy. Złaźmy, ale chodź, chodź, no, schodź. Schodź, no, ładnie, schodź, tak. Schodź kotek, no, już. Dosiu! Powiedz coś swojemu kotu. Proszę zejść tu, tak? Tutaj, proszę. Proszę. Poszła. Zejść. Poszła. Ona tylko ciebie słucha, że po prostu... Ja jestem tylko od sprzątania kubety, tak? Wiecie, jaka jest zaleta pracy jako przedstawiciel handlowy? Wczoraj zastanawialiśmy się nad kształtem przycisków do toalety, do nowego mieszkania, no i powiedziałam, że chcę okrągłe. A więc stwierdził, gdzie on w ogóle weźmie okrągłe, skąd ja takie wytrzasnęłam? Jak to skąd? Odwiedzam tyle stacji benzynowych i przegląd jest przeróżnych kolorów, przeróżnych kształtów i tak, kółeczka są czymś bardzo standardowym i jak się później okazało, tak jak najbardziej jest to łatwo dostępne. A teraz jesteśmy właśnie na Orlenie w trasie, już nie ze względu na pracę, ale chcę dzisiaj odwiedzić lekarza od kręgosłupów. Opowiadałam wam o tym, możecie sprawdzić, że jestem już kilkanaście lat po operacji kręgosłupa i chciałabym z lekarzem jeszcze omówić pewnych kilka zdrowotnych kwestii. No i wybrałam się właśnie, zobaczymy co mi powie. Wczoraj nie nagrywałam już nic więcej, bo jechaliśmy całą ferajną do tego lekarza, więc kto potrzebował, miał sprawdzony kręgosłup, kto potrzebował, miał sprawdzone kolana. Był to wyjazd taki iście rodzinny. No ale dobrze, kto potrzebował pomocy, no to pomoc miał zapewnioną. Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Ja też poddałam się badaniu i lekarz przede wszystkim powiedział, że powinnam brać witaminę D. Ja witaminę D brałam w suplementach, ale lekarz powiedział, że to jest mega ważne, żeby witaminę D brać i to w formie leku. Z tego względu, że u kobiet nie tylko kwestia osteoporozy, ale również właśnie na starość, żeby nie było takich problemów z demencją starczą, tylko żeby umysł był zawsze bystry, no to ważne jest przez całe życie, żeby wysycać się tą witaminą D. No i zalecił mi właśnie, tu mam taki preparat w formie leku, nie suplementu i to jest coś takiego, że mam brać tylko raz w tygodniu tabletkę przez 14 tygodni i potem będę robiła pomiar... badanie krwi, nie? Poziom witaminy D z krwi, więc zobaczymy, co wyjdzie. Lekarz też obejrzał moje plecy, bo ja mam taką pozostałość jeszcze po mojej operacji kręgosłupa, no i jest możliwość coś tam podziałania, jest możliwość zrobienia operacji na NFZ, więc zobaczymy, co będzie dalej. A teraz jedziemy w końcu zabrać płytki, odebrać płytki i przewieźć je na mieszkanie. Wypożyczamy sobie trafikara, żeby przewieźć płytki do mieszkania. Niedaleko IKEA właśnie jest parking, gdzie można wypożyczyć autka. Takie bardziej dostawcze. Takie mniejsze i takie większe. Jadę ciężarówką. Idziemy poszukać umywalki. No i odwiedzimy pierwsze co Leroy. Szukamy też grzejniczków. Czarny chcielibyśmy do kuchni, do łazienki, przepraszam. A do łazienki myślimy o jakimś białym. Te pionowe mi się ogólnie podobają. Jakie bardziej wam się podobają? Bardziej coś takiego, w sensie takie misy położone na półce? Czy może jednak takie wkładane do szafeczki. Jestem ciekawa, jaki jest wasz gust. My na razie się zastanawiamy mocno nad taką, ale obawiamy się jej funkcjonalności. Tutaj już wniesione płytki do łazienki. Właśnie przed chwilą wyszedł pan, który nam tutaj zaznaczał na ścianach właśnie gdzie, co i jak. Tu będzie zmywarka. Jeżeli dobrze pamiętam, nie, zmywarka tutaj, no gdzie gniazdka po prostu, więc mamy to wszystko powyrysowywane. Rozmawialiśmy też z tym panem, który będzie nam robił kuchnię, czy mógłby nam zrobić szafę w sypialni i też jest taka możliwość, więc pewnie się zdecydujemy. No i cieszę się bardzo, że już ten remont niebawem ruszy.
Jadąc na zakupy, minęliśmy billboard, że w M1 w Czeladzi są wyprzedaże w Media Export, Media Markt? To jest Media Markt. No i stwierdziliśmy, dobra, przyjeżdżamy, oglądamy, a nuż coś złapiemy dla siebie. Wykończył jeden remont. Akurat jeżeli chodzi o Media Markt, to tam nie znaleźliśmy nic, co akurat by nas interesowało. Natomiast zamówiliśmy telewizor. Zamówiliśmy też baterię prysznicową i baterię do umywalki w kolorze czarnym. Więc mam nadzieję, że będzie to wszystko do siebie pasowało. Jeżeli chodzi o to, jak ja sobie wyobrażam, to wydaje mi się, że będzie to wszystko spójne. Mam nadzieję też, że nie będziecie zbyt przytłoczone tymi tematami remontowymi. Natomiast to jest w tym momencie coś, co się w moim życiu dzieje przede wszystkim. Kontaktowałam się też dzisiaj z moim nowym pracodawcą i powiedział, kiedy się spotkamy, więc wiem, ile mam czasu na to, żeby dopiąć te wszystkie remonty i po prostu chcę się w to mocno, mocno zaangażować, bo jeżeli wszystko będzie układało się po mojej myśli, tak jak sobie swoje życie zaplanowałam, no to prawdopodobnie to będzie mieszkanie, w którym ja się może nawet i zestarzeję, więc chciałabym, żeby to wszystko było zrobione tak naprawdę, jakbym chciała i żebym się dobrze czuła. Natomiast teraz coś chciałabym Wam powiedzieć bardziej z kwestii kosmetycznych. W poprzednim weekendowym vlogu mówiłam Wam, że zaczynam używać sobie IPL. Jestem po pierwszym tygodniu używania. Ogólnie, jeżeli chodzi o efekty, to naprawdę trzeba być mega systematycznym i pierwsze efekty są widoczne dopiero po 4 tygodniach. Natomiast chciałam Wam przypomnieć, że do końca marca na hasło Naturalnie20 macie zniżkę 20% na wszystkie urządzenia Garrett Electronics. Więc jeżeli tylko zastanawiałyście się nad jakimś gadżetem, no to polecam, żeby do końca marca pamiętać o tym kodzie, bo potem on wygaśnie, no i będziecie miały pełne ceny. Natomiast jeżeli chodzi o to urządzenie, zapowiada się obiecująco, nic mnie nie boli, jeżeli chodzi o samodziałanie takiego urządzenia i jego stosowanie. On ma dodatek właśnie takiego opcję chłodzenia i to sprawia, że naprawdę jest mega, mega komfortowe użytkowanie. Ja się też bałam, jak to będzie, jeżeli będę takie urządzenia sobie używać, jak moje oczy, które jestem przecież 2 lata po korekcji wzroku, jak one zniosą takie użytkowanie i na chwilę obecną jest bardzo komfortowo i wszystko w porządku. Dlatego postanowiłam, że Wam coś powiem, coś pokażę, przypomnę o tym kodzie, bo uważam, że urządzenia Garrett Electronics faktycznie są warte swojej ceny, a jeżeli możecie mieć jeszcze zniżkę, to czemu z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że na koniec tego miesiąca już nie będzie zniżki 20%, nie będzie, więc kto się zastanawiał, niech kupi, bo potem nie wiadomo, co będzie dalej. Nie wiem, czy będę miała kod kolejnym razem, nie wiem, dlatego przypominam, że do końca marca minus 20% z kodem Naturalnie 20. Totalnie zdaję sobie sprawę, że zamawianie na AliExpress budzi wiele wątpliwości moralno-etycznych, niemniej jednak nie da się wykluczyć pewnej bardzo dużej zalety AliExpressu i nie zawsze chodzi o pieniądze, ale to, że akurat jeżeli chodzi o AliExpress, to on bardzo szybko reaguje na wszelkie nowinki. Tak naprawdę ja czasami zdarza się, że nie wiem, że coś chcę, a zobaczę to na AliExpressie i myślę, jakim cudem ja jeszcze tego nie mam. I przykładowo chciałabym się z Wami podzielić akurat na okres zima 2021-2022, jaki po prostu dzięki AliExpressowi miałam sposób na stylowe wyglądanie podczas mroźnych dni. Słuchajcie, moje drogie, ja sobie stanę, żebyście może lepiej mnie zobaczyły. Dobra, będę taka bez twarzy, ale słuchajcie, powiecie, że mam rajstopę. O, jeszcze jakaś kocia sierść. Rajstopa, ładnie, elegancko wyglądająca. Idąc sobie tak do pracy, wyglądam niczego sobie, ale jak tu nie zmarznąć wyglądając w taki sposób? Już Wam powiem, patrzcie. To nie jest rajstopa. To jest naprawdę gruby leggings. I patrzcie, nie dość, że to po prostu jest gruby leggings, to jeszcze w środku to ma polarek. I zwyczajnie dzięki temu jest to cieplutkie. Przerzuciłam, to jest nogawka od lewej strony. To jest taki po prostu polarek. No i nie szło w tym zmarznąć, nawet jeżeli była ujemna temperatura. Ja za to właśnie lubię AliExpress, że tam znajduję takie perełki, których po prostu zwyczajnie nie widuję w sklepie i za to jeszcze w mega dobrej cenie. Więc chciałam się z Wami podzielić swoim tipem na to, jak stylowo wyglądać w zimne dni. Jeżeli czegoś takiego szukałyście, polecam. Postaram się odnaleźć link i podlinkować Wam w opisie pod filmem, żebyście mogły sobie też zobaczyć czy tam zamówić, jeżeli Was to zainteresuje. A teraz już bardzo uprzejmie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!